latach 1971-78 wybudowano dalsze 1 900 000 mieszkań z dzienną średnią 650. Lata 70. Polityka mieszkaniowa Edwarda Gierka oparta o budownictwo wielkopłytowe dała najwięcej nieruchomości w historii naszego kraju. Lata 80. inflacja tak szalała, że przeciętna wypłata po kilku tygodniach traciła kilka razy na wartości. PRL, nie to, że tęsknimy, ale chyba to jest nawet dla młodych dobra lekcja, żeby przypomnieć, jak to wtedy było. I za tą głupią pralkę, głupią, może nie głupią, przepraszam, może złą wypowiedź, bo to bardzo duża pomoc w domowych, tak. To pan Mietek mówił, że za tą pralkę pewnie przesadził. Ale na bony 20 świniaków trzeba było dać, tak? To prawda? Albo makulaturę zbierać, oddawać surowce wtórne na skup surowców wtórnych, metale ludzie zbierali, albo trzeba było być jakimś przodownikiem pracy, żeby dostać przydział, bo takie przedmioty to były nie za gotówkę, tylko dostawało się przydział, trzeba było czekać w kolejce w sklepie, aż towar dowiozą, często trzeba było czekać 2-3 miesiące, a nawet w niektórych momentach i do pół roku i dopiero wtedy się płaciło i odbierało się towar do tego. I dodam jeszcze, że niektórzy mieszkańcy nawet jak mieli pralkę, to jak był gdzieś w sklepie, była możliwość kupienia, kupowali i później sąsiadali mi wymieniali ją na lodówkę, na telewizor, na tego. Po prostu kupowało się, co akurat było w sklepie. Pytanie ciekawostka. W których latach Żuki otrzymały prąd? Pamiętamy to? No i to jestem za młody, żeby... Może powiem tak, pan Miecio nie pamięta, ale ja mieszkałam 3 km stąd w miejscowości Mazanówka i tam prąd podłączali wtedy, kiedy ja już nie byłam małym dzieckiem, więc to były lata 72, może 3. Doskonale pamiętam moment, kiedy już nie trzeba, jeszcze przez wiele lat wisiała lampa naftowa, bo mogło nie być prądu. Moi dziadkowie długo piastowali to tradycję, że lampa naftowa musiała wisieć i musiała być pełna, tym zalana tą oliwą, która się tam, nafta się chyba to nazywało. Naftą się zalewało. I dodam jeszcze, że oddzielne były lampy do obory, a inne do izby domowych. Panią Ale zapytam, mieszkańcy gminy Tuczna chyba tak jak wszyscy, jednak chcą się bawić, integrować, wystarczy im tylko to umożliwić. Tak, mają ludzie bardzo dużo pomysłów i to jest jeden z pomysłów właśnie mieszkańców. To mieszkańcy zaproponowali, żeby zrobić taką imprezę z lat 80. Słuchajcie, to niby niedawno, aczkolwiek wiele się od tamtego czasu zmieniło. Technika poszła, wiadomo, do przodu i my wspominamy nasze dzieciństwo, naszą młodość, natomiast młodzieży chcemy pokazać, jak można było spędzać fajnie czas bez barów szybkiej obsługi, bez tych McDonalda, bez fast foodów, przy dobrej muzyce. No i myślę, że to jest taki początek, że do tego będziemy wracać, bo czy dzisiaj jest fajnie, mając ten telefon, będąc niewolnikiem telefonu? Moje dzieci czasami mnie pytają, jak wyście się spotykali, jak nie było telefonu? No właśnie. Ławeczka przed domem. Przed każdym domem mieszkańców na wsi były ławeczki. Wieczorem po skończonej pracy ludzie schodzili się, śpiewali piosenki. Oczywiście ploteczki. My doskonale wiedzieliśmy, że o tej porze możemy się spotkać przy tej ławeczce i na pewno nie będziemy tam sami. Dodajmy jeszcze na koniec już, bo naprawdę tych dużych elementów jest. Wspomnę o tym, że stylowy Fiat 126P stoi. Mamy przed budynkiem. Tak, ale ja chciałbym nawiązać do tych kart żywnościowych, bonów żywnościowych, które są na każdym z talerzyków, na każdym miejscu. Ja rozumiem, że tylko to można dzisiaj spożyć i zjeść, co jest na tym bonie, tak? W gramaturze tej, która jest na bonie. Nie. To chodzi o symbol, żeby ludziom pokazać, jak kiedyś było. Zachodziło się do restauracji, jak chciało się zjeść mielonego, to pani przychodziła, odcinała kupań 200 gram, dajmy na to, mięsa,
I o takiej gramaturze dostawała ten przysłowiowy kotlet mielony. Ale pozostał sentyment do tych kartek. Jak dzisiaj widziałam, uczestnicy dzisiejszego spotkania wchodzili i to było takie zatrzymanie, pomyślenie, sięgnięcie do wspomnień i kurczę, przecież to było. A już zapomnieliśmy. Jeżeli mógłbym dodać, to właśnie chcemy w ten sposób starszym ludziom przypomnieć, a młodym pokazać, jak to było. Dla starszych ludzi to jest miły sentyment, pojawia się od razu uśmiech, że... Chociaż łatwo nie było. W dzisiejszych czasach to jest nie do wiary, że tak mogło być. Byłem na grzybach, skręciłem nogę w kostce i 2 kilometry szedłem ze skręconą nogą w kostce. I opowiadałem córce, jak to było, a córka do mnie mówi, tatuś, to nie mogłeś wyjąć komórki i zadzwonić po pogotowie, czy po to, żeby ktoś samochodem zabrał. Mówię, córcia, były 2 samochody we wsi i jeden telefon do dyrektora szkoły i to nie była automatyczna centrala, tylko trzeba było zamawiać rozmowę i godzinę czasu czekać, aż połączą. A to było całkiem tak niedawno. Dziękuję Wam za rozmowę. Idziemy się bawić. Idziemy się bawić. To jest pierwsza edycja, na pewno nie ostatnia. Zapraszamy oczywiście na nasze różne imprezy. To nie jest jedyna impreza organizowana w Żuchach. Organizujemy piękne sylwestry, organizujemy noc kupały z puszczaniem wianków tutaj na tym stawie koło kościoła i różne inne okolicznościowe imprezy. Też oczywiście w tych czasach. Chciałbym kupić opony do malucha. Proszę pana, w sklepie może pan dostać takie opony dopiero za 5 lat, nie? No bo nie ma. Jak pan chce, to wystawię panu bilet kolejowy w fabryce w Tychach. Tam może sprzedadzą panu wcześniej. No myśli. No nie ma wyjścia. No niech pan wystawi ten bilet kolejowy. Dostaje bilet kolejowy, patrzy. Mówi, proszę pana, mówi, ale pan się pomylił. To jest bilet do Katowic. A sprzedawca mówi, nie pomyliłem się, tam się kończy kolejka.